To akurat jest cytat z wiersza Wisławy Szymborskiej, dlatego taki tytuł. Ale też tytuł się wziął stąd, że szukałem jakiegoś takiego określenia na te 15 lat, które przyszło mi spędzić pracując dla Wisławy Szymborskiej. Uznałem, że właściwie to muszę przyznać, że nie było w tym nic zwyczajnego w ciągu tych 15 lat. Rzeczywiście Wisława Szymborska była osobą niezwykłą. Wiem, że to jest jakiś taki truizm, no, ale to jest tak, że jak poznajemy nowych ludzi, to zazwyczaj jakoś ich szufladkujemy. Myślę, że wszyscy, którzy znali Szymborską, przyznaliby mi rację, że trzeba było mieć taką osobną szufladkę z napisem Szymborska. Bardzo trudno ją było do kogokolwiek znanego czy znajomego porównać. I właściwie to wydawałoby się, że po 15 latach kogoś takiego już powinienem dobrze znać, ale ona tak naprawdę mnie zaskakiwała do końca różnymi swoimi decyzjami i zachowaniem. Myślę, że przede wszystkim to, co było zaskakujące, to, że teoretycznie jak człowiek się starzeje, to powinien gorzknieć, to powinien na przykład mieć coraz mniejsze poczucie humoru. Tymczasem w przypadku Szymborskiej było zupełnie inaczej. Myślę, że to poczucie humoru to było coś, co ją bardzo wyraziście i bardzo wyraźnie definiowało. Ja bardzo często się czułem przy niej takim zgrzybiałym starcem, a ona była właściwie do końca taką ciekawą świata, no nieomal nastolatką. Bardzo to było zabawne doświadczenie.